A więc siedzi pierwsza rybka, drodzy Państwo. Nie inaczej. Nawet podbieraka nie rozłożyłem. Gdzie go mam? Tu mam, Heniu. I tak mówię, zaczynamy dzisiejszą zabawę, więc witam wszystkich na krótkim wypadzie na rybkach i z Heniem po grzybobraniu. Odpoczniemy trochę nad wodą, czyli 3 godzinki wędkowania. To, co najbardziej lubię. I tak to leci. Na tą chwilę jest dzisiaj 10 września 2020, godzina 16. I po pracy spróbujemy coś fajnego złowić. Czyli pierwsze branie i od razu coś zawitało na moim zestawie. Zobaczymy co. Widzisz, rzuciłem, nawet się nie rozłożyłem. Nad kamerą. Cały śrubę masz rybę. Nie, to już nie będzie. I ostani tam niżej. No daj podbierak, naprowadzę cię. No niech on wejdzie, to bliżej. Karp będzie chyba. Nie wiem co będzie. Na pewno rybę. Albo Pinokio. Nie, karp jest, widziałem. Golec. To nie chcę bawić się za długo, bo szkoda czasu. Chcę jak najwięcej sobie połowić. Więc drodzy Państwo, to już na siłę biorę. I do siaty. No ale pierwsza ryba cieszy, nie na zero. Bo dopiero my przyjechali. I oto w tym wszystkim chodzi. Więc taki karpik, zobaczcie. Nic dodać, nic ująć. Dobrze. Odczepiamy rybkę. I rybka wraca. Wracaj. Baja. Zamęta odmrożona, czyli z ostatniego wypadu G5 z Marcela. Pieczywo fluo i konopie i drobne pyleczki. Tą co miałem, co zamroziłem od Marcela, G5 Special. Podajnik z Prestona 30 gram. 30. Przypon z plecionki i cukiereczek różowy. I tak prezentuje się mój zestaw, który teraz zarzucę w miejsce klipowane. Dokładnie stawiamy i czekamy na kolejne branie. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytkę. Taki odpoczynek po wypadach do lasu, grzybobraniu. Trochę kilometrów zrobiłem, więc teraz pora trochę odpocząć na rybkach. I gdzie nie odpocząć jak na łowisku, które jest trochę bardziej łowne niż wody PZW. Więc taka odskocznia. Więc wędkujemy. A więc drugie branie. Prawdopodobnie znów jakaś fajna rybka. I zobaczymy, co tym razem się skusiło na pyzowego cukiereczka. Wstanę i zobaczymy co i jak.
No, dwa brania, dwie rybki w szybki sposób. Takie coś to lubię. Ale zobaczymy, co tym razem skusiło się na pyzowym zestawie. Ok. Jedna wędka metoda. Zanęta odmrożona. Tak, aby nie tracić już czasu na przygotowanie nowej mieszanki, bo to po pracy jesteśmy. Po 16 już jest dobrze. I do 19 posiedzimy. 3 godziny mamy na wędkowaniu. Ok. To widzicie, tylko krzesło wziąłem, podpórki, kilka przynęt i odmrożoną zanętę. Da się żyć. Ok. Podbiorę sobie sam. Tylko zobaczymy, co i jak. Teraz zobaczymy, co tym razem. Okej. Okej. Przegrzałem to i dziękuję. To jest to. To już nie będzie. Okej. Nie będzie ten samochód. Nie, ja to pierdolę. Okej. Chodź, nie dobawił się z tobą. Albo się spinaj, albo szybciej cię złowię, szybciej cię wypuszczę. Ale waleczne, nieduże, ale waleczne te karpiki. Zobaczcie, jaki waleczny, waleczny czarnuszek. Okej. Ryba kolejna zaliczona. Zobaczcie, kolejny karpik. Zanęta daje radę i praktycznie w 15 minut dwie ryby. Dwa karpiki, ten jest mniejszy od tamtego, więc spadaj, baja. Ja już na dzisiaj. Baja. Jest pytkę. Więc przerzucam zestaw i wędkujemy dalej. Dalej, dalej. I jest bajecznie. Do klipa. I już. Tyle ona sprzedał. Zobacz, muszą być. Teraz Kazi jest w remoncie, mam trzy miejsca. Okej, czekamy na kolejną rybkę. Trzecie branie. Trzecia ryba. Podejdziemy z boku i mamy trzecią rybkę. No pół godziny, trzy ryby w 30 minut, bo jest 16:30, to w pół godziny trzy rybki. Nieźle, nieźle. To zobaczymy teraz, co. Zobaczymy tylko, co i jak. I tak mówi odskocznia od tych, od miesiąca. Tylko przeważnie siedzę w domu i grzyby. Od kilku dni, czyli od 1 września, tylko grzybki. Więc cały czas po pracy, przed pracą, po pracy, przed pracą, bieganie po lesie. A teraz takie wędkowanie stacjonarne. Weźmiemy tylko, podbierzemy sobie rybkę. Zobaczymy, co i jak. Nawet nie wiem, co to może karać, ale prawdopodobnie będzie karpik. Nieduży. Matka narobiła zrazu. Wszystkiego nie zjadłem zrazu. Tak, nieduży trzeci karpik. Na zanętę z Marcela
G5. Specjal. Zdarzyło się. I się spięła. Spięła się, ale nic się nie dzieje. Za szybko chciałem ją wziąć. Haczyk jest bardzo mały, bo haczyk jest 14. 14 malutka. Ale dobrze, ryba wygrała ze mną, więc nadal dwa karpiki i przerzucamy ze zmienimy dalej. Przynętę. Założymy banana. Banana zaraz i zobaczymy na banana, co uda się wyhaczyć. Więc tak mówię, krótka piłka, nie ma to tamto. I na banana zaraz zarzucimy. Banan jest żółty, a teraz jest różowa mała przynęta, więc czekamy jeszcze parę minut. Już jakieś podciągnięcie delikatne, ale to ma jechać. To ma jechać, więc czekamy dalej na jakieś branie i jakąś fajną rybkę. A jak ściągnę, to tak mówię, przygotowałem już banana. Okej. Coś tam pyka. Ale to ma jechać. Drodzy widzowie, mają być intensywne brania, tak te pierwsze, które prawie wciągnęłyby mi wędkę, zanim włączyłem głośnik przeciw wiatrowi, tak aby nie było szumów. Dodatkowy, wędka cały czas leżała i tak szarpało, że aż żyłka z kowrotka schodziła. I pierwsze branie, drugie, trzecie było mniej więcej podobne. A teraz tak, co jakiś czas nagnie, pociągnie, a to ma jechać zdecydowanie. No i zobaczymy. Zobaczymy. Godzina jest 17.20. Na razie już przez dłuższy czas nic. 17. Ta ryba, co się spięła, tak jakby popłoszyła to wszystko, ale zobaczymy. 17.19. Jeszcze mam sporo czasu na wędkowanie. Otrzymamy jeszcze z 15 minut i najwyżej przerzucimy zestaw. Założymy coś. Jakiś inny kolor. Na banana nic nie chciało pykać, więc z powrotem różowy. Tutaj zobaczymy różowy kolor. Założymy czosnek z sonu. Zobaczymy na czosnek. Ale doprawimy go. Z szczosku. Zobaczymy tą mieszankę czoskową, co i jak. Czy będzie jakieś wskazanie, czy nie. Okej. Wydłużyłem o 4 metry długość na klipie. I teraz jest dalej o 4 metry niż na początku. Zobaczymy. Zobaczymy teraz. Godzina za 3.18. Nic nie skubię. Po tym zerwanym karpiu, który się spiął, przestało brać. A tak myślałem, że będzie fajnie, bo trzy brania, trzy rybki praktycznie w ciągu 20 kilku minut.
No ale później już po tej zerwanej rybie zmieniam przynęty na różne, ale nic. Podciąga co jakiś czas, ale delikatnie. Ale nie ma konkretnego odjazdu, ryba się nie spławia. I tak to się prezentuje, jak widzicie na tym zbiorniku w Ciekotach. Ale dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc czekam, aż kij wygnie i na jakąś fajną rybkę z tej wody. Czekamy więc. I czekamy. Dwie ryby wyholowane, jedna spinka. No, nieźle. Nieźle, ale liczyłem na więcej. Wody dużo brakuje. Bardzo dużo. Zobaczcie, ile wody brakuje. Nie jeżdżę tu często, ale wody sporo brakuje. No i dobrze. Czekamy. Mamy jeszcze ponad godzinkę łowienia. No i zobaczymy. Jeszcze proszę jakąś fajną rybkę. I możemy zawijać się na Kielce. Tam grillują. Jesteśmy z Heniem praktycznie sami, z wędkarzy sami we dwóch na tym zbiorniku. Tu szybko po pracy. Heniu o 8 musi być w domu, to taki szybki wypad. Szkoda, że nie na cały dzień, tak to by mógł więcej połowić, ale cóż, dobre i te 3 godzinki wędkowania, więc czekamy jeszcze za czym, co będzie się działo. Prawdopodobnie z opadu rybka na pożegnanie, na pomarańczowy. No i zobaczymy co, ale mówię, przez 1,5 godziny nic się nie działo, nic, woda strasznie spadła, więc ryba dzisiaj mniej aktywna, ale tak mówię, zobaczymy co, i tak mówię, 20 minut jeszcze mamy, to zobaczymy, po tej rybie jeszcze przerzucę, zobaczymy co uda się trafić. Podbierak już schowałem praktycznie. Słonko zaszło. Psy jadają, karawana jedzie, jak to się mówi. I coś jest niedużego. Zobaczymy tylko co. Prawdopodobnie nieduży karpik. Karasz? Karasz, kurde. Daj go. Co za podbieraka na głowie? A więc czwarta ryba, raczej czwarte branie. To jest karp. Karp. Poczekaj, karpik. Maluszek. No i taki, zobaczcie,
No ale cieszy. Cieszy, więc... No nie ma jak ryby rzucić. Taka woda płytka, no i taki karpik. Trzeci, bo jeden się spiął. Baja. I to chyba była prawdopodobnie ryba na zakończenie, ale jeszcze mamy 20 minut, więc zarzucę jeszcze na zakończenie jakaś mała rybka. Ale coś małego, małego coś. Tylko chcę zobaczyć co? Może welonka? Jazi. Ja stawiam na małą welonkę. Albo płotkę. Karp na pewno to nie będzie, bo za wolno idzie, ale wiesz. Coś jest. Coś jest, tylko zobaczymy, drodzy Państwo, co. Jaś? Może być. No, mógł być. Czyli kto? Nie, leszczyk. Leszczyk. Mały gruźlik. Takie ryby. No. Mały zdechlaczek. No ale, jak to się mówi, prawdopodobnie to będzie ryba, no. Zakończenie, ale jeszcze przerzut. Taki szybki wypad, 3-godzinny. No i ostatni rzut. I pomału zawijamy się do domu. Jeszcze tylko zasypę sobie mieszankę. I zobaczymy jeszcze, czy uda się coś złowić. Zdjęłem z klipa to, rzucam już daleko, bez klipa, i pomału się pakujemy i zobaczymy, czy coś się jeszcze trafi. A więc, drodzy Państwo, tak jak mówię, pakujemy się już. Jak coś będzie, to nagram. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i taki krótki wypad z rybek, 3-godzinny odskocznia od tych grzybków. Jeden karpik, taki w miarę pierwszy. Myślałem, że już będzie fajnie, później drugi, później trzeci, który się spiął. No i teraz leszcz, później cisza i teraz leszczyk nieduży. No i na tym kończymy. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Siema, pyza. Narka. To już prawdopodobnie będzie rybka chyba dzisiejszego wypadu. Jeszcze nie walczę, ale po kiju było widać. Widziałeś, jak się wygięło? No i jeszcze ją wyholuję. I po tej rybie już zwijam się, już nie rzucam. Tylko jeszcze trzeba ją wyholować. Na pożegnanie, jak to się mówi, wszyscy razem. Ale to już będzie chyba największa ryba z dzisiejszego wypadu. Basz, po zarzuceniu od razu kija wygięło. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie idzie. No ale na karpia, chyba że później przy brzegu zobaczymy. No bo zobacz, jak... amur przecież. No zobacz, jak to idzie. Może być i ma amur. I przy brzegu dopiero będzie walczył. Schodzi ci na boki, czy nie? No idzie trochę, ale wiesz, na karpia mi to nie idzie. No zobaczymy, zobaczymy. Właśnie wędkarstwo na tym polega, że najciekawsze jest to, że nie wiadomo, co nam weźmie, co siedzi. Pinokio mówisz? No nie wiem, no to wiesz, jest... No ja też nie wiem. Wiele możliwości. No to mówię, mały haczyk jest 14, tak żeby chociaż zobaczyć co. Bo ten haczyk już jest trochę przeżył swoje, trochę ryb mi wyholował i nie jest zbyt ostry. Jedna ryba już dzisiaj spadła z niego. O, zobaczymy, zobaczymy. I mówię, tą rybę wyholuję.
jak się da, a jak nie spadnie, to i tak zawijamy się już, bo chłodno, ja w krótkich spodenkach i to będzie ostatnia ryba z dzisiejszego wypadu. Teraz na tą stronę. No po malutku, wiesz, nie, mały hak jest, tamta spadła. A miło by było rybką zakończyć ten krótki dzisiejszy czwartkowy wypad. Jeszcze nie widzę. Kij ładnie chodzi. Daj, Heniu, weźmiemy ją, wyholujemy i zawijamy się. Bo bardzo zmarzłem. Co to jest? Nie wiem, jeszcze nie widzę. Stawiam na karpia. Odbiło w bok, poszedł. Słabo walcz. No słabo. Ale idzie w bok. Że się nie pokazał. No jest tutaj. Karp. Bokiem się zapiął, czy co? Wcale nie mówię. Chyba bokiem się zapiął. Zobaczymy. Nie, w kreski. Ale pełno łuski. No wkładaj siatkę. No, dalej go bliżej. No do... Włóża ja naprowadzę. I rybka zaliczona. I to, tak mówię, ostatnia rybka z dzisiejszego wypadu. Więc, drodzy Państwo, cieszy. Oto taki karpiszonek. Nie mamy maty. Rybka już się odpięła i zobaczcie, dwa razy był kuty, zaraz jako Maryja. No i taki pełnołuski wraca do wody, ale mu zrobię fotkę. Odpływa, a my kończymy. Tak mówię, godzina po siódmej parę minut. Zawijamy się. Narka.